Kontynuujemy dzisiaj nasze rozważania na temat wiary w Syna Bożego poprzez zrozumienie, jak do tego wszystkiego doszło, czyli jaka jest nasza historia zbawienia. Bo tak naprawdę nie można powiedzieć, że zna się Jezusa, jeśli w ogóle nie wiem, co się wydarzyło przed Nim. Co doprowadziło do tego, że Jezus Chrystus musiał się narodzić i musiał za nas oddać swoje życie na krzyżu. Moi drodzy, w dzisiejszym świecie jakże bardzo brakuje zaufania Panu Bogu. Zaufania w to, że Bóg troszczy się, że Bóg chce niejako kierować moim życiem, żebym był szczęśliwy. A świat chce nam dać szczęście, ale to szczęście nieraz jest tylko ułudą szczęścia. Bóg dał nam 10 przykazań, a świat nam mówi, one są za trudne. Bóg mówi, będziesz szczęśliwy. Świat mówi, znajdziemy inne rozwiązanie, żebyś był szczęśliwy. I rzeczywiście tak się często dzieje, że mamy w swoim życiu pozory szczęścia. Taka postawa ma swój początek w grzechu pierworodnym. O tym wszystkim powiedzieliśmy sobie tydzień temu, że przez pychę pierwszych rodziców, Adama i Ewy, grzech wszedł na świat i zaczął panować. I zaczęły panować nad nami nasze pokusy. Ale historia zbawienia, tak jak mówiłem, rozpoczęła się wtedy, ale wtedy się nie skończyła. I został postawiony nam na drodze wiary pewien człowiek. Abram. Jeszcze wówczas wtedy Abram. Posłuchajmy o jego powołaniu. Z Księgi Rodzaju. Pan rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu twego ojca, do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał lat 75, gdy wyszedł z Haranu i zabrał Abram z sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Haranie i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. Można by powiedzieć, że to taki prosty opis powołania człowieka. Ale to wszystko, moi drodzy, było trochę skomplikowane. Dlatego, że Abram jeszcze Pana Boga nie znał. Nie znał Boga jedynego. On wyrósł i miał korzenie pogańskie. Jego ojciec Terach też był poganinem. I można by tak powiedzieć, że wstępnie ten właśnie Terach, o którym jest raptem kilka zdań w Piśmie Świętym, dał taką podbudowę do tego, że Abraham wyruszył w drogę. Bo to nie Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego, bo wiemy, że stamtąd pochodził. Ale to właśnie Terach go stamtąd zabrał. Zabrał go do Kanaanu, ale zatrzymali się w Haranie i tam już osiedli. Terach wcale nie był takim świętym człowiekiem, który mógłby dać dobry przykład Abramowi. Pisma żydowskie mówią, że to był taki niezły zbój. A jeszcze trudnił się bałwochwalstwem, czyli troszczył się o inne bożki. W Haranie prawdopodobnie wytwarzał ich posążki i sprzedawał, z tego żył. Takiego miał ojca Abram. I ten Abram wysłuchał takie słowa Boga i za nim poszedł. I nie byłoby nic ciekawego, gdyby nie to jedno zdanie, które tam brzmi: uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Abraham miał lat 75, jego żona Saraj jeszcze wtedy miała 65 i była bezpłodna.
Jeśli ktoś miałby lat 65, nie miał dzieci i nagle ktoś by przyszedł i powiedział: słuchaj, będziesz miała dziecko, to by ktoś się popukał w głowę, nie? Ja już nie mogę. Nie ma takiej możliwości. Już dawno moje dni przeminęły. Tutaj takiej dyskusji żadnej nie ma. Abraham słyszy dziwny głos i za tym głosem idzie. I ten tekst też jest bardzo ciekawy. Mówi tak: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twojego ojca. Jakbyśmy to chcieli podzielić, bo tak ten tekst nie jest dokładnie przetłumaczony, to by było: wyjdź z twojej ziemi, czyli z twojego kraju. Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, wyjdź z domu twojego ojca. Jakby wam ktoś kazał iść sobie stąd, to bym wam mówił tak: wyjdźcie z kaplicy, wyjedźcie ze Sposzowic, z Krakowa i jedźcie gdzieś. Tutaj jest na odwrót. Tutaj jest, wszystko idzie w drugą stronę. Najpierw z kraju, potem z rodzinnej miejscowości, potem z domu ojca, jeszcze nasuwa: wyjdź z samego siebie, ze środka. Albo jeszcze lepiej, wejdź w siebie. Pan Bóg kazał się Abrahamowi nad sobą zastanowić, żeby on wszedł w siebie i pomyślał: kim ja jestem? Czego ja chcę od życia? I on sobie wybrał zaufanie Panu Bogu. I może dla niego ten tekst "uczynię z ciebie wielki naród" był absurdalny. Mógł być. To jednak Pana Boga posłuchał. O tym, że ma być ojcem wielu narodów, usłyszał jeszcze wiele razy. Bóg zawarł z nim przymierze i też mu mówił: słuchaj, będziesz ojcem wielu narodów. Wtedy Abraham się tak trochę zaczął wahać i mówi: ale zrób coś, żeby mi to potwierdzić. I Pan Bóg powiedział: przygotuj mi ofiarę. I Abraham wybrał kilka zwierząt, przedzielił je na pół i poukładał na ołtarzu. I kiedy spał, objawił mu się Pan Bóg i końcem tego wszystkiego było to, że pojawił się ogień sam z siebie i tą ofiarę spalił. Czyli Bóg tą ofiarę przyjął. I to był znak dla Abrahama. Ale Abraham był coraz starszy. I nie wiem, jak to się stało, ale Abraham i Sara wpadli na dla nich genialny pomysł. Dla nas zobaczycie, że nie bardzo. Skoro Sara nie mogła mieć dzieci, to razem doszli do wniosku, że skoro mają jedną niewolnicę egipską o imieniu Hagar, to z nią Abraham będzie miał dziecko. I tak się stało. Rzeczywiście z niewolnicą Hagar Abraham począł syna i dał mu imię Izmael. Ja się tak zastanawiam, co czuła wtedy Sara, a w ogóle co czuł Abraham, bo on strasznie tą Sarę kochał. A tu nagle dla przedłużenia rodu Abrahama pojawia się dziecko, ale nie z Sary, tylko z niewolnicy. I po tym wydarzeniu znowu Pan Bóg się objawia Abrahamowi i mówi mu: słuchaj, musisz dokonać obrzezania swoich potomków. Będę z tobą zawierał nowe przymierze. I znowu mu mówi: będziesz ojcem wielu narodów. Zmienia mu imię z Abram, które znaczyło, że Bóg jest wzniosły, na Abraham, czyli ojciec wielu narodów. I znowu Abraham nic nie mówi. Dokonuje obrzezania Izmaela, siebie i innych. Przyjmuje to, chociaż ma już strasznie dużo lat, już prawie 100 lat. Czyli Sara ma lat 90. Ale w końcu na Abrahama przyszło takie załamanie. I pisze autor natchniony, że Abraham siedział pod dębami Mamre w najgorętszej porze dnia, czyli koło południa, siedział przed namiotem, nie w środku. To jest taka postawa człowieka, który jest absolutnie zrezygnowany, który już nic od życia nie chce. Może ta wiara Abrahama była wielka i wspaniała, ale w tym momencie miał takie drobne załamanie. I nagle przychodzi do niego trzech mężczyzn. Przychodzi do tego miejsca Mamre, to można by przetłumaczyć z hebrajskiego gorycz. Przychodzi trzech mężczyzn do goryczy Abrahama i mówi mu, i zaczyna się taka uczta, bo w krajach wschodnich po prostu gościnność jest na pierwszym miejscu.
Abraham każe zabić jakieś zwierzę. Mówi do swojej żony Sary: przygotuj podpłomyki z 3 miar mąki. 3 miary mąki to jest 21 litrów mąki, czyli około 15 kg. Nie wiem, czy ktoś robił kiedyś placek z 15 kg mąki. Dla 3 ludzi? Pewnie nie. I tutaj Abraham każe Sarze upiec taki wielki placek z 15 kg mąki. Bo przyszli goście, bo chce ich godnie przyjąć. I ci trzej panowie mówią do niego tak: słuchaj, za rok o tej porze ja tu wrócę i ty będziesz miał syna. Kolejna próba. Co Abraham zrobił? On to przyjmuje z wiarą. Gorzej z Sarą, która nagle się okazuje, że zaczyna się śmiać w namiocie obok. I naturalnie, że się śmieje. Bo jakbym się tutaj zapytał każdego z was, kto już tak jest troszeczkę starszy, to też byście się uśmiechnęli. Jakbym powiedział, że za rok będziecie mieli dziecko, prawda? Naturalne. I ci ludzie pytają się, czemu Sara się śmieje? Czemu? Abraham to przyjmuje z wiarą. Wiedział, że jeśli Bóg powiedział, że za rok, to za rok. I rzeczywiście tak też się stało. Za rok rodzi się syn Izaak. I teraz możemy sobie postawić takie pytanie. Oczywiście historia Abrahama jest dużo większa. To można by jeszcze opowiadać i opowiadać. No, można by całe gorzkie żale zrobić tylko Abrahamie i też by jeszcze nie starczyło czasu. Tam warto sobie wziąć Księgę Rodzaju od 12 rozdziału i czytać sobie po kolei. Tam 10 rozdziałów jest o Abrahamie. Historia jest przepiękna. O tym, jak należy wierzyć. I dzisiaj właśnie zastanawiając się nad tym wszystkim, co to znaczy, że wierzę w Syna Bożego, musimy zastanowić się nad Abrahamem, który zaufał Bogu do końca. Bo to wszystko, co tu się stało, zostało przypieczętowane jeszcze jedną rzeczą. Ofiarą na górze Moria. Słuchajcie, Abraham dostaje dziecko. Wymarzony syn, dziedzic. I Bóg znowu go znalazł i znowu do niego mówi: idź na górę Moria i złóż z Izaaka ofiarę. Co sobie musiał pomyśleć Abraham? Już go chce Bóg wykończyć absolutnie. Tyle razy mu obiecywał, w końcu dał mu tego syna i teraz go każe zabić. To musiało być dla niego straszne przeżycie. Ale on tą wiarę miał. On tej wiary nie utracił. Idzie, zabiera syna, zabiera drewno i chce go złożyć w ofierze. Ale anioł go powstrzymuje i mówi: nie rób dziecku krzywdy. Teraz już wiem, że rzeczywiście mi zaufałeś. To było wypełnienie wiary Abrahama. I tam pada takie zdanie: to wszystko sprawię, że twoje potomstwo będzie jak piasek w morzu, jak gwiazdy na niebie, dlatego, że usłuchałeś mojego rozkazu. I teraz zobaczcie, w tym dzisiejszym świecie, jak często słuchacie rozkazu Pana Boga? Gdzie rzeczywiście jest ten dekalog? Gdzie jest milion różnych rzeczy, które Kościół, pisany przez duże K, mówi, że powinniśmy robić? Nie ufamy tak jak Abraham. Ja się często zastanawiam, czy ja ufam jak Abraham. I czasem nie ufam. Ale do postawy Abrahama my powinniśmy dążyć. I mamy postać Jezusa, który żyje 2000 lat po Abrahamie. I do niego przychodzą ludzie. Ludzie wierzący i ludzie poszukujący. I wśród takich poszukujących ludzi był tak zwany, tak go nazywamy, bogaty młodzieniec. I chciał iść za Chrystusem. Pochwalił się, czego on to nie robi, że przestrzega wszystkich przykazań. Wymienia te przykazania. A Chrystus mu mówi: idź, sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną. I jak wiemy, młodzieniec poszedł, ale zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. To jest ten problem świata, że my nie potrafimy się odciąć od tych rzeczy materialnych.
Zaufać w pełni Panu Bogu, że jeśli Mu oddamy wszystko, to On się nami zaopiekuje. Tu chodziło o rzeczy materialne. Miał dużo pola, miał dużo różnych skarbów, nie chciał się ich pozbyć. A my to możemy przełożyć na swoje własne życie. Ile ja mam takich rzeczy, których nie chcę Panu Bogu oddać? Zawsze powtarzam i będę powtarzał jeszcze długo, szynka w piątek. Jedna rzecz, mała szyneczka w piątek. Nie oddam jej Panu Bogu i muszę ją w piątek zjeść. To jest taka nasza dobrowolna ofiara, że coś oddajemy Panu Bogu. Tu nie chodzi o wielkie skarby. Możemy wszystko oddać Panu Bogu i są tacy ludzie, co wszystko oddają. Ale tu chodzi o takie drobne rzeczy dnia codziennego. Co ja mogę zrobić, żeby iść za Chrystusem? Żeby się pozbyć tego takiego ziemskiego przywiązania. Takich rzeczy jest naprawdę bardzo dużo. Chrystus potem jeszcze dodaje, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa. No i zaraz nam przychodzi do głowy igła i duży wielbłąd. Jak on się tu ma przez tą igłę przecisnąć? Chrystus prawdopodobnie, nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy na pewno, mówił o takiej bramie. Była taka brama, taka furtka w murach Jerozolimy, która właśnie się nazywała ucho igielne. I ona służyła do tego, że jak się bramy miejskie w nocy zamknęło, to można było jeszcze wejść. Tylko był jeden argument, który przemawiał za tym, że ktoś wszedł albo nie wszedł. Musiałeś się, człowieku, w tą bramę zmieścić. I to nie chodziło o to, że ktoś był za gruby i nie wszedł, bo to by takiego wepchnęli. To chodziło o to, co ty masz, człowieku, ze sobą. Jeśli na przykład jakiś kupiec chciał handlować do samego wieczora, obłowić się, zarobić tyle pieniędzy, albo nakupić towaru, to na tego wielbłąda ładował i ten wielbłąd się zrobił taki wielki. I on z tym towarem przez tą bramę igielną nie przeszedł. Choćby go tam wpychał, nie wszedł. I ten człowiek bogaty z tym wielbłądem miał dwie możliwości. Albo rozładować tego wielbłąda i część rzeczy zostawić przed bramą i wielbłąda przepchać i samemu przejść, ale bez rzeczy. Albo z tym wielbłądem zostać na zewnątrz. Jedna i druga sprawa kończyła się tak, że go pewnie okradli. Po takich zbójów za bramami miasta było sporo, którzy tylko czekali, żeby ktoś został na noc. Bo człowiek za dużo chciał w ciągu dnia i w nocy ten dobytek swój mógł stracić. I tutaj właśnie znowu pojawia się to pytanie, czy nie jestem za bardzo przywiązany do tego wszystkiego? Bo my potrzebujemy być tacy jak Abraham. Jeśli czujemy, że Bóg coś od nas chce, żebyśmy coś w naszym życiu zmienili, od czegoś się oderwali, tak jak Abraham musiał wyjść z tego Ur Chaldejskiego, najpierw później z Haranu, zostawić wszystko, rodzinę, wszystko tam zostawił, znajomych, poszedł z żoną i ze swoim bratankiem Lotem. Czy my potrafimy takie rzeczy zostawić? Ja mówię, takie doczesne rzeczy. Doczesne rzeczy, żeby się opowiedzieć za Chrystusem. Czy może chcemy żyć tak, jak świat nam podpowiada? Więc dzisiaj po tych gorzkich żalach warto właśnie popatrzeć na Abrahama, popatrzeć na siebie i spróbować tak jak Abraham wejść w siebie. Zastanowić się, co ja od życia chcę. I zapytać się, czy czasem Bogu nie ufam na zasadzie jakiegoś ale. Panie Boże, kocham Cię, ale. Panie Boże, modlę się, ale. Czy nie stawiam Bogu warunków? I co powinienem porzucić, aby Bóg był w moim życiu najważniejszy? Amen.